Siemka, witam was w, no, po, w filmie po dłuższej przerwie, zapraszam. No, dzisiaj, że tak długo nie było filmów, nie stawiłem w niedzielę, chcę się wam odegrać, robimy daily. Będzie daily nie z ograniczonym czasem, dopóki nie przerwę, kiedy przywiozłem tyle tu kostek, bo u mnie po 15 lutym ma być nawet do minus 31 stopni, więc to jest naprawdę wow. No. O, tu moja samiczka baranka. Ostatnio widzieliście, jak ona jeszcze była w kotłowni. A teraz już, ja nie wiem, ta barania to jest taka, wiecie, ona jest taka, że ona ciągle maruje, ciągle, no, o, no taka moja fajna baraniczka, tak, no, włączyłem lampę, przyniosłem, jak widzieliście, tam są białe, tu siedzi mój samiec, no ja wiem, moje ręce, bo mojego kupiłem sobie, jak pamiętacie. O, no. Ja sobie go kupiłem. Się straszyłem. Ja sobie go kupiłem jako ręce na targu. I tak powiedziałem, że to jest ręce i sobie moje ręce. Tu mam samice jeszcze też. Tu mam prawie wszędzie samice, tylko... A, jest nowy nabytek też, ale to nie w tym filmie. Czekajcie. O, trochę może lepiej. Jest nowy nabytek i są ubytki. Stało się coś z moim samcem belgijskim szarym. Wiecie, co mu się stało? Dopuściłem do niego samiczki. Wszystko ładnie pokrył. Samiczki niestety nie są kotne. My patrzymy z tatą. Tutaj dobrze się nie wywaliłem. My patrzymy z tatą, a on, tak krótko mówiąc, jajek nie ma. Prawdopodobnie go coś wykastrowało. Może go samice wykastrowały. Nie wiem. Po prostu. No i babcia moja go wzięła sobie. I wiecie już na co. Niestety cienki los u niego. Przepraszam, że tak powiadomienia przychodzą, ale no. Ciężki los z nim. Tu miałem tą samiczkę szarą. Jak pamiętacie, ona siedziała ze srebrną samicą. I naprawdę szkoda bardzo mi samiczki. Wiecie, co się stało? Się takie coś stało, że leciała i ropa pogryzła ta samica srebrna. I teraz ostatnio to zobaczyłem. No to jest moja samica. Ona jest na sprzedaż. Tu moje wujodesy młode. Młodziaki. Para, tu macie samiczkę, tu samczyka, no. No szkoda naprawdę królika, królików, bo dwa. Tam ta samiczka szara mi zdechła, a ze samcem wiecie, co się stało. No, będę robił takie 4-minutowe filmiki. Godzina od 15 do 18. Robię sobie taki czas. A czemu od 15 do 18? Bo powiem wam, że nie mogę się wyrobić na 18 zawsze. Nie mogę się wyrobić jakoś. I sobie kładę. Wyciągnę wam tu samiczkę, bo mi się podoba. Tu na stolik i wam ją pokażę. Ogólnie będą trochę też nabytki. Powiem wam, patrzcie, jak ładnie stoi. Mi samiczka. Mówię wam, patrzcie. Bo mi tak, nie, żeby ona tak ładnie stała mi. Jeszcze idzie do góry. Bo ja mam jeszcze nabytki, będzie nowa rasa w hodowli. Ja to, mi to ta samiczka się podoba. U niej tak, fajnie z budową według mnie. To jest moja, to jest mój typ. Z budową, z łapą. I ja to się tak aż mocno w srokacie nie idę. No, mam, coś będzie, będę tam sprzedawał, może coś na wystawie zostawię. Głównie idę w Belgii, ale w srokacie też mi się podobają, więc dlatego je sobie zostawię, kupiłem. Samiczka z hodowli 760, 6,
726 chyba P. Dokładnie, jak się nie mylę. Zaraz wam powiem, zobaczę jej w ucho. 721 P, samiczka, bo zobaczyłem już w ucho. Jest to samiczka, już wam mówię. Jest to chyba sam... Tak, jest to sierpniowa samica. No jest piękna, patrzcie jak u niej zakrywam jest. Według mnie rewelacja. Ona jeszcze ma w linkę do tego. Ona może mieć dobrą okrywę, moja samica. A zaraz wam pokażę jej siostrę. Czarną. Ogólnie ona sobie tu siedzi, jak wam pokazywałem. A tu jest jej siostra. To jest z jednego gniazda. Tylko ta jest cała czarna. O! O! Cała czarna samica. O, patrzcie. Moja cała czarna samica. 721. Ustawię wam i zrobię ładne zdjęcie, coś, albo włączę nagrywanie, więc się za chwilę widzimy. Przepraszam za jakość, ale ładnie mi stanęła samica. Mi się podoba samica. Z okrywą u niej jest tak... Mogłoby być lepiej! Weszła mi na rączki, więc sobie... Właśnie. Dobra, 6 minut film. Na pierwszy niech wam, niech taki będzie. No, jeśli podobał wam się film, subskrybujcie i komentujcie. Siema!